Zmiany kadrowe były dziś głównym tematem konferencji prasowej w Raciborskim Szpitalu. Z funkcji dyrektora do spraw medycznych zrezygnował dr Włodzimierz Kącik. Rezygnację złożył także szef Raciborskiego Pogotowia. Zastępcy dyrektora do spraw medycznych Włodzimierzowi Kącikowi kończyła się kadencja, jednak jak wcześniej zapewniał, wystartuje w konkursie zaplanowanym na początek lutego. Dotychczasowy dyrektor zrezygnował jednak całkowicie z pracy w lecznicy. Myślę, że te zmiany, które zaszły, to one nie mają żadnych podtekstów. Po prostu dyrektor Kącik, skończyła mu się kadencja, no nie wyraził chęci dalszej współpracy i po zakończonej kadencji odszedł. Natomiast no, poprosiłem panią dr Wielgos o to, żeby w tym czasie pełniła obowiązki dyrektora medycznego i złożyła dokumenty do konkursu. I myślę, że tutaj osoby pani dyrektor do spraw medycznych nie należy przedstawiać. Jest chirurgiem, który pracuje w naszym szpitalu, specjalistą w dziedzinie chirurgii. Była ostatnio, znaczy jest w dalszym ciągu jeszcze kierownikiem bloku operacyjnego, poprzednio zastępcą ordynatora czy kierownika oddziału chirurgii. Dzisiaj łączy pewne funkcje, natomiast do rozstrzygnięcia konkursowego będzie pełnić obowiązki dyrektora medycznego. Nowa dyrektor do spraw medycznych przyznała, że już wcześniej było jej proponowane to stanowisko, jednak ostatecznie się nie zdecydowała. Jestem lekarzem i żeby praktykować jako lekarz, to no, trzeba z czegoś zrezygnować. Wszystkiego połączyć się nie da, w związku z tym, że w tej chwili mam funkcję administracyjną na bloku, więc te funkcje można jakoś tam połączyć. Pracuję nadal na chirurgii, nadal pracuję w obu poradniach, w których dotąd pracowałam. Czyli moi pacjenci dalej będą mogli korzystać z moich porad. Kolejna zmiana kadrowa w Raciborskim Szpitalu odnosi się do kierownika Izby Przyjęć i Pogotowia. Doktor Sokołowski złożył rezygnację i będzie pracował w Raciborskiej Lecznicy jeszcze do końca grudnia. W tym przypadku nie bez znaczenia jest skarga pracowników pogotowia złożona na ręce dyrektora, z której wynika, że szef pogotowia stosował wobec nich mobbing. U nas w szpitalu opracowana są przepisy, mamy odpowiednią instrukcję, gdzie wszyscy pracownicy znają i jeżeli uważają, że takie zachowania się pojawiają, w odpowiedni sposób mogą je zgłaszać. Zostało to zgłoszone. W naszych strukturach również działa komisja etyczna, która rozpatruje tego typu postępowania i tu w tym przypadku no, takie postępowanie zostało przeprowadzone. Nie zostało jeszcze, znaczy ono zostało zakończone, jeszcze oficjalnego protokołu nie ma, natomiast ustnego przekazu no, komisja stwierdziła, że pojawiły się przesłanki mobbingu. O skierowaniu sprawy do komisji etycznej zdecydował dyrektor Rudnik po tym, jak grupa pracowników zgłosiła się do niego ze skargą. Wszystkie osoby, które tam zostały słuchane, także to postępowanie było dość długie. Każdy ma prawo wypowiedzieć się w tej sprawie. Zostało to w odpowiedni sposób przeprowadzone. Doktor Sokołowski odmówił składania wyjaśnień. Komisja zakończyła już sprawę, jednak jej protokół trafi na biurko dyrektora dopiero za kilka dni. Jak przyznał Ryszard Rudnik, to już drugi taki przypadek za jego kadencji. Nowym szefem raciborskich ratowników zostanie dr Bogdan Kubik, specjalista medycyny ratunkowej, obecnie pracujący w Rybniku.